Rozmawiamy na kilkadziesiąt minut przed spotkaniem, które zapowiada się jako hit jesieni. Twoje przewidywania, prognozy? Ja jestem całym sercem z chłopakami i myślę, że na pewno nie bez problemu, ale pokonają dzisiaj Piasta. Nawet wystarczy 1-0 i dopisać 3 punkty, wrócić na miejsce, które należy się Rekordowi. Nie ma innej możliwości, musimy wygrać. Z całymi kibicami i działaczami także. Ja daję 2-1 dla nas. 4-2 dla Rekordu. 5-1 dla Rekordu. 4-2 dla Rekordu. Każda akcja, każda piłka, minimalnie detale, wygramy. Pokażę, kto jest rekord. Do pierwsza sekunda. Dobra? Trudny bój z Gliwiczanami, ale też nikt nie zapowiadał i nie spodziewał się, że będzie łatwo. Jasne, no każdy chce wygrać z Rekordem. Wiadomo, jakiś czas temu, jak tak raczej nie patrzę w tabelę, ale spojrzałem i 5 punktów straty to naprawdę było dużo. Mieliśmy bardzo ciężki tydzień, no i dzisiaj musieliśmy być nastawieni na bardzo ciężki bój, bo mają dwóch ciężkich, klasowych pivotów, gdzie wiedziałem, że to będzie moja rola, no i chyba wywiązałem się z niej dobrze. Co było kluczem do wygranej? Drużyna, determinacja w obronie, bo widzieliśmy, że będziemy mieli swoje sytuacje. Ja ogólnie, żeby to źle nie zabrzmiało, uważam, że Piast Gliwice jest słabszą drużyną niż rok temu. Mieli więcej klasowych zawodników grających dużo 1-1. Ten Dasajew, który był naprawdę robił jakość z przodu. Teraz myślę, że oni bardzo dobrze grają jako drużyna. Punktują, ciężko się przeciwko nim gra, dlatego trzeba się mentalnie przygotować na takie spotkanie. No i myślę, że my się dzisiaj przygotowaliśmy.